Dzień dobry, jesteśmy właśnie po głosowaniu w sprawie wotum nieufności wobec ministra Czarnka. Niestety tym razem to polityczne wotum nieufności w Sejmie nie przeszło, arytmetyka sejmowa jest nieubłagana, natomiast obywatelskie wotum nieufności nadal trwa. Dlatego gorąco będziemy zachęcać nadal do podpisywania apelu Akcji Demokracji w internecie, czy też zbieranych przez podpisów przez lewicę na ulicach polskich miast, żeby pokazywać, że nie wezmą nas sposobem, nie będzie tak, że jeżeli w wakacje będą wprowadzać zmiany dotyczące polskiej edukacji, polskiej nauki, to przejdzie to bez echa. I dlatego w Ruchu Akcji Demokracji jesteśmy przekonani, że ta walka dalej ma sens i dlatego będziemy ją kontynuować. Zachęcamy nadal do działania. Już w wakacje od 1 sierpnia będą się pojawiały pierwsze billboardy w okolicach szkół, uczelni, w miastach, ale i nad morzem, wzywające do wspierania walki o polską szkołę, o polską naukę, do solidaryzowania się i działania, organizowania się przeciwko planom Czarnka i Lex Czarnek. Będziemy działać zarówno na ulicach, jak i online. Dobra szkoła, prawdziwie solidarna, równa, tolerancyjna szkoła jest możliwa. Dziś na jej drodze stoi Przemysław Czarnek. Dziś większość sejmowa go obroniła na tym stanowisku. Ale to nie znaczy, że obywatele, obywatelki chcą, by dalej pełnił tą funkcję. Lewica, tak jak Akcja Demokracja, nie poddaje się w budowaniu lepszej szkoły i po drodze w usuwaniu ministra Czarnka z jego funkcji. Będziemy nadal zbierać podpisy, będziemy z wami protestować, będziemy alarmować o każdej złej ustawie, którą przygotuje minister Czarnek. Nie traćcie nadziei, każdy minister kiedyś odchodzi, a kiedy minister Czarnek odejdzie, wtedy zbudujemy naprawdę dobrą szkołę. Walczymy dalej.